tam, jak widzicie, ciężko pracuję, żeby posklejać następne ciekawostki. Będzie powrót na trasę. No jeszcze parę migawek z Charlotte, jeszcze trochę tej zimy starej, której już nie ma, bo jak widzicie za oknem piękne słoneczko, dzisiaj 20 stopni ciepła, więc już tutaj nawet już wspomnienia po tym śniegu nie ma, ale jeszcze parę migawek z zimy zostało, więc je pokażę na tych filmach. Ale zaczniemy od tego. Ferdek, nasz przyjaciel z forum i ze wspólnych podróży ciężarówką, który skleja filmiki z Markiem Michelem z jego podróży dookoła świata, zaczął eksperymentować troszkę tutaj z moimi filmikami, jakieś wyświetlać dziwne rzeczy na zielonym tle. No ma, najwyraźniej ma lepszy program do obróbki filmów niż ja, nie mówiąc o tym, że jest mądrzejszy ode mnie. I na początek wam właśnie chciałem pokazać parę takich eksperymentów, także jest szansa, że kiedyś i moje filmy będą takiej wysokiej jakości, jak mi się uda Ferdzia do współpracy tutaj zaprosić i zaciągnąć. No a potem wracamy właśnie do tych migawek z zimy ostatnich, no i powracamy na trasę. To jeszcze raz radujcie się, po tym się poznaje ludzi, którzy mają głęboką wiarę. Po prostu ludzie wierzący są ludźmi radosnymi. My się naprawdę nie musimy o nic martwić. Naprawdę możemy zaufać Panu Bogu i nie musimy się o nic martwić. Chodzi właśnie o ten pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, bo my czasami sobie kombinujemy naszymi małymi rozumkami, różne czarne scenariusze przedstawiamy sobie i wpadamy w panikę, boimy się, lękamy się wszystkiego, a tymczasem powinien w nas zagościć ten pokój Boży. Połowy, tutaj ciężko sięgnąć. Ale jakie ma kształty przyjemne, to zupełnie się inaczej myje. Zbieraj się, zbieraj się. Dzielny. Dzielny samochód. Poranne sikanie. Mróz trzyma, chrupie pod nogami. Ktoś się mnie pytał, czy te magnolie mi się nie połamią. No, połamały się. Tutaj gdzieś w ogóle, no większość tych gałęzi po prostu jest przygiętych, ale widzę, że tutaj jedna się złamała. Jakaś gałązka. Nie bój się, Reksiu. Musimy ją odstawić. Autko przysypane całym śniegiem. Bym się zabił. To dobrze mi z napęd na cztery koła, Reksiu. Człowiek się nie ślizga wtedy. Parasol nam się złamał też. Połamał się, Grażynka chciała go złożyć i się cały połamał. Przez to, że był śniegiem przysypany. Był za ciężki po prostu.
chodź, idziemy do domu. Dość tego gonienia, bo zimno. Eksperyment, czy lepiej z tą kamerką jest, coś tutaj na poboczu stoi, mruga światłka, tylko na próbę to nagra. A to Aston Martin DB9. Jak Bogu jak, uśmiech. Aston Martin DB9, to moje emeryckie auto by mogło być, a chyba go nie dogoni. DMC, Monica takiego, Proxime. Ładne auto mamy. A, Monicka takiego. No to już wiemy. Piątek 189. Witam wszystkich. Ferden. Bono. Wkroczenie to na miejscu. Coś ich się stało, bo ambulans przejechał, a teraz strażaki jadą. O, i cabover. Cabover. Trzeba mu zrobić zdjęcie. Kabowerek Freightliner, których teoretycznie już nie ma, no ale najwyraźniej są, to znaczy produkowane na jakieś rynki w południowej Ameryce. Tobie też, D, Polak mały, Bob. A miałeś z dziadkiem magiczny kwadratowy kluczyk do czerwono-białych. Gio Metro kabriolecie. Chodziło się kiedyś z 94. Przecież się udzielamy. Chyba, że chodzi o ciebie. XD. Siwa. Oto jest muzyczka, hiobie zatańczymy. Pimpek. W pewnym wieku włosy rosną. Coś tu się stało. O, leży kołami do góry w krzokach. Bob. Ja zauważam tylko jedno. Z której strony drogi on jest? Co to się stało? Po lewej ktoś tu wyleciał ktoś. Wydzwonił w barierki. Poranny ruch w Atlancie, jadę prawym pasem, lewym jadą samochody, a ta ciężarówka no, wyjechała mi, no, może nie tuż przed nosem, ale ja jadę ponad 100 km na godzinę i jedyne co mogłem zrobić to właśnie albo ostro hamować, albo uciekać na lewy pas. Na szczęście mnie puścił jakiś samochód i można to było płynnie zrobić, aczkolwiek tak było to troszkę na styk, jak to się mówi. A tutaj jakaś ciężarówka chyba wyleciała z drogi, bo stoi daleko na poboczu. Wygląda na to, jakby się zakopał tam całkiem i oczekuje na pomoc.
rozwalona opona na drodze, którą tu wszyscy próbują objechać, a kawałeczek dalej na poboczu ciężarówka, która właśnie zgubiła tą oponę i ma, wygląda na to, że ma dwa kapcie, czyli po prostu już nigdzie dalej nie pojedzie. Tu mruga na niebiesko. Proxime. Wracając jeszcze do tematu ręcznej, to Biegler nie miał jakoś dużo zawodników, zabrał jakichś grajków, którzy bali się iść zagrać jeden na jeden i rzucić. Ze składu wypadł Jurkiewicz, który dobrze gra w defensywie, wypadł Tkaczyk, bo miał operację barku, i Andrzej Rojewski, który w Katarze grał bardzo dobrze. No i wiadomo, Bartek Jurecki już podczas turnieju MRC. Bo nie włącznie etc., a jadę zaraz na zakupy etc. Chałupa zaparkowana na poboczu. Rondo, no prawdziwe rondo w europejskim stylu. Ze znakami uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Czeszką, to teściowie chyba też Czesi, myślę. Piękny domek na kołach. Ferdek. Nie, nie. Tutaj się uśmiech. Real Piotrek. O, i nasz dźwig się zbliża. Zdycha pod górę bardziej niż ja, ale z góry ja muszę hamować. A łon jedzie na Sermater tak zwany. 7 do 9 minut do wjazdu na U85. Troszkę tam będzie zatwardzenie niewielkie. Znowu mi wypadła noc w hotelu. W Commerce Georgii to ten sam hotel, gdzie są właśnie te mini apartamenty. Jestem w innym pokoju, ale no wszystko to jest jakby odwrócone, odbicie lustrzane, ale wszystko jest tak samo miłe, ładne, przyjemne, bardzo fajne te hotele. I właśnie jest ten mini pokoik, jest sypialnia osobno, mięciutka kołderka. Piecyk na mikrofalówka. Gdzieś ekspres do kawy powinien chyba być. Czy może nie ma? No ja tak kawy nie piję. Zazwyczaj jest jakiś ekspres do kawy, ale... Aha, tu jest ekspres do kawy. Ekspres do kawy się schował w łazience. I suszarka tutaj jest. Oprócz tego jest zawsze w takim hotelu deska do pracowania i żelazo. Proszę, tutaj jest żelazko w szafie i deska do prasowania. No i telewizor, jeżeli ktoś ogląda. Budzik, telefon, tradycyjny stary telefon. Gniazdko, że można sobie podłączyć USB bezpośrednio. Także no, wszystko elegancko jest. No i oczywiście, jak pewnie się domyślacie, najważniejsze dla mnie to, żeby ciemno zrobić w tym pokoju. Gdzie tu jest ta firanka? Zaraz będziemy robić zaciemnienie. To zaciemnienie będziemy robić z deski do prasowania. No i już jest.
prawie ciemno. Jeszcze się jakieś tam jeszcze drobne prześwity, ale to się upcha zaraz. Zgasi się światło i można spać. Jedzie pociąg. Ten od razu nawrócił. Co to za pociąg dziwny? I na dodatek z turbem. No to rzędowa szóstka z turbem to ma problemy z wdziękiem. Dlatego chyba jest wspomagany przez głośniki w samochodzie, żeby kierowca miał troszkę lepsze wrażenie zza kierownicy. Podjedzie kawałek, bo mi tyłek zostanie na torach. A to nie jest dobre, bo potem się na YouTube ogląda takich kierowców. Leonus, kiobie, co to tak pika? Trzeba nagrać tego. Elegancko dziś kamerka i mogłaby tak zostać. Skrzydlaty, przynajmniej możemy ci na ręce patrzeć. Gryzo, też jestem mniejszy. Marek, kiwająca się głową twoja hiobie uśmiech. Tu stoi jakiś piękny klasyk. Dodge. Wąsy umoczysz zaraz, fryk. Tak, ale bardzo spragniona nie jest. Co, przyczepiła się do tego koła? No. Nie. No i co ty robisz, hej! Coś jej tam ta miska nie pasuje. Może inny kolor miski trzeba kupić. Biedne kocie nie wie, co ma robić, no. Pieron, jasne. No, nie widzi chyba powierzchni tej wody. Przez to, że srebrna miska, to jakoś tak... No. I dlatego tak... Klapie, nie? No. Chcesz nową miseczkę, to może ci kupimy nową miseczkę. Może kupię taką jakąś, normalny kolor. Ciekawy Fryga, co tam oglądasz? Bo widać ten telewizor. Co to jest? Co oglądasz, Fryga? Podkowy? Jej, one to naprawdę przynoszą szczęście. Benjaminie? Tak, już dobrze. Może i nie.